Cześć, ja jestem PG Games, a wy oglądacie kolejny materiał z cyklu Starfield. No na początek może porozmawiajmy z Sarą Morgan. We need to rescue that vanguard. No, możemy tylko zadać parę osobistych pytań, ewentualnie wymienić się sprzętem. No dobra, to nie będziemy jej zawracać głowy. A my przeszukajmy. Statek Moary chyba, zdaje się. Kefir? Kefir to oczywiście spożyjemy. Bo to powinno nam poprawić zdrowie, ale z tego co widzę, bardzo, ale to bardzo niewiele. Paczka kawy. Garnek. Soba? Co to jest w ogóle? Makaron. Oczywiście bierzemy i spożywamy. Indyk. I w ten sposób uzupełnimy zdrowie. No takich dupereli to chyba nie będę zabierał. I tutaj nic nie ma. A może jednak? Kubek do kawy. No nic. Dobra. Wracamy chyba. Możemy się przespać. A co ja tu w ogóle powinienem zrobić? Statek Moary, pokład. Czekajcie. Zobaczmy. Oczyść statek Moary z wrogów. Jak widać. No przecież byłem na górze, a wrogów żadnych nie spotkałem. A czy tutaj też jest gdzieś jakieś przejście? Oczywiście. Oho. Załatwiony. Jeszcze koleś wybuchł. Ajajajajaj, ty mi nie uciekaj. No ich tu, ich tam jest trzech, co ciekawe. Warsztat rusznikarski. No, chyba nie omieszkam z niego skorzystać, a to jest warsztat skafandrów. No, oho, ho, 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 czekajcie. Zaraz cię załatwię, koleżko. Zaraz przejdziemy się dokładnie. No, 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 dostał. Ale ciężko ich, kurczę, akurat tą bronią załatwić. No, to mi się podoba. Co tu jeszcze w ogóle ciekawego? Zapalające, topór ratowniczy, klucz, kredyty i tak dalej, i tak dalej. No jeszcze przejdźmy może do tego tutaj. Niczego nie zostawiaj. Dobra sugestia. Łowiecki skafander wędrowca. Okej. Zdobyto rzadki przedmiot. Łowiecki skafander. No trzeba by zajrzeć do tego. Łowiecki skafander. Gdzie to jest? Skafander ekliptika. Odporność 58. Ja powinienem... Skafander taktyczny piratów. Powinienem się w taki wyposażyć.
Łowiecki skafander, no widzicie, odporność 37. Ten jest całkiem dobry. No i to na razie wszystko. Nie mogę rozbierać na części tego wszystkiego. A tak się prezentuje. Całkiem. A mogę przybliżyć też. O! No ładnie to zaprojektowane jest, trzeba przyznać. A broń też jest fajna. No ale dobra. Na razie to jeszcze możemy otworzyć to. Czy tam ktoś jeszcze jest? Oczywiście, że tak. No to pogadajmy. Am I glad to meet whoever you two are? Looks like we're all in one piece. Any day you walk away from, right? No zgadza się. What? You guys still exist? Man, I've only heard stories. We've heard stories too. About a strange object you found on patrol. So, you know what that thing is. I tried to hawk it in Sidonia, and the guy thought I was peddling phony titanium. It doesn't play nice with scanners. It'd be worthless to someone trying to flip rare minerals quickly. So you're saying I shouldn't be using it as a hood ornament? Hey, I'll trade some weird space rock for a rescue anytime. Hope you figure out whatever that thing is. Moara Otero. Thanks again for the rescue. Dobra, no to więcej sobie nie pogadamy. A jest coś, co ja tutaj mogę jeszcze... O proszę, co mi tutaj pokazuje, że... Że co? A, to jest ten artefakt. No to wracajmy. Tak, tutaj już pozbierałem wszystko. To już jest puste. Członek Ekliptika. Asystent biurkowy Jaziosław, dobre. Notatniki, proszę, proszę. Przenośny wentylator. Wszystko oczywiście mogłem... Suwmiarka nawet. Ale jazda. Długopisy. Chyba to przeoczyłem tutaj. Pakiet do picia. No i co? Mamy warsztat skafandrów. No ciekawe. Nie wybrano modyfikacji. Możemy sobie plecak zmienić. Ho, ho, ho. Modyfikuj. A ja mam górniczy kosmiczny hełm, mogę. Górniczy skafander. Górniczy tunelowy plecak. Brak modyfikacji, brak mody, plecak odrzutowy, podstawowy plecak odrzutowy. Brak plecaka odrzutowego, zainstaluj. Hopefully that'll keep you safe until you find some better armor. Co ja bym tu jeszcze chciał? A dlaczego tu nie jest opisane, ile ja mam teraz pieniążków? Górniczy kosmiczny hełm i górniczy tunelowy plecak. Brak modyfikacji, skórka domyślna. Coś takiego. To jest zainstalowane. Ta modyfikacja nie wymaga instalowania żadnych komponentów. Okej. A hełm możemy zmienić na czerwony. No też niech będzie.
możemy przybliżyć. To by było na tyle. Skafander taktyczny piratów. Jeszcze. Skórka domyślna. Dobra, to wygląda na to, że mielibyśmy tutaj to z głowy. A jeśli chodzi o warsztat rusznikarski, co ja tutaj mogę zrobić? Modyfikuj. Brak kolimator. Standardowa bateria. Osłona, wnętrze, komora zamkowa, magazynek i bateria. Modyfikuj. Mała bateria, taktyczna bateria, wiązki elektromagnetyczne, wiązki zapalające, pociski elektromagnetyczne zdolne do obezwładniania istot żywych i wyłączania na jakiś czas jednostek mechanicznych. Lżejszy magazynek, znacząco poprawiający szybkość celowania i przeładowania. No to nie mogę tego. Ajajajajaj, szkoda. Ta brak modyfikacji auto, komora zamkowa, skórka. Wylot z lufy, optyka, laser, kolimator, luneta zwiadowcza. O, oznacza wrogów, gdy... A też nie mogę tego zainstalować. Dobra. A, to w ten sposób działa. Brak modyfikacji zainstalowano. No mało mam jeszcze tych surowców, żeby cokolwiek zrobić. A co mamy tutaj? Nic wielkiego. Dobra, to uciekamy. Time to move on. No i co dalej? Saro, oddokuj. Gdzie ja teraz powinienem się udać? Co ja powinienem teraz zrobić? No tutaj mapa gwiezdna mi pokazuje. Czekajcie, ja tylko naprowadzę to dokładnie. Alpha Centauri, misje. Ho, ho, ho. Proszę bardzo, lecimy. Czy ja muszę tutaj wrócić do loży? Okej, nie ma problemu. Rzut okiem. Dobra, lecimy, nie ma co zwlekać. I hope you are satisfied with the quarters available to you. Go ahead. Do the honors. Curious feeling, knowing that you've seen something that no one else has. That you know something. Dobra, nie zawracaj mi głowy. Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line.
No, it still doesn't excuse it. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call this time. You've earned this. Let's start. Welcome to Constellation. Walter Stroud, CEO of Stroud. Welcome aboard. By the way, how would you like to keep traveling together? I'm not sitting behind my desk for this. These artifacts are a new chapter for Constellation, and I'm going to be out there for it. And I want you out there as well. You got results. I need someone like you watching my back. Jasne, Sara, wracajmy razem między gwiazdy. W pojedynkę pracuje mi się lepiej, Sara. Może później mam kilka prywatnych spraw do załatwienia. Dlaczego i dlaczego nie poprosisz kogoś, kto ma dłuższy staż? Taka propos. Constellation is all in on this. Sometimes we'll partner up, sometimes we'll go solo. It's not a formal arrangement. We just came back with good news. We've got momentum. Why not keep going? All right. We've got a few more leads we should talk about. First, there's an expedition that Samco has been putting together. It's in Freestar Collective Space, and he knows it inside and out. There's also the Eye. Our star station in orbit. About time for you to meet Vladimir. He's been hard at work tracking down more anomalies. And last but not least, Noelle. Have we heard anything from Barrett yet? A courier from Argos Extractors came by to let us know they're packing up the operation on Vectera. But that's it, no other word. That's not good. We should get over there and check on Barrett in person. Poziom 5. Dobra, zobaczcie, co ja tutaj już rozdysponowałem. Mamy to, certyfikację pistoletu. Pistolety zadają o 10% więcej obrażeń. Mam też, wybrałem społeczne, perswazja. No i tutaj mamy również trening siłowy, czyli zwiększony udźwig o 10 kg. A tutaj niestety na razie mamy to zablokowane, ale możemy sobie jeden punkt rozdysponować, co ciekawe. Witalność, skradanie się, gimnastyka, wydolność, boks. Witalność, twoje maksymalne zdrowie wzrasta o 10. Certyfikacja strzelby, broń laserowa, wszystko o 10% więcej, mniej więcej. Broń balistyczna, naukowa, astrodynamika. O, zasięg skoków grawitanowych zwiększa się o 15%. O, to bierzemy. Dlaczego by nie? Okej, no to. And you must be the latest poor fool to get dragged into our dysfunctional little family. Whoa, I know a few dark sides of the Aquila moons, but if you're looking for deep history lessons, well, I'm gonna fall asleep before you do. Trust me. Don't encourage him. Kuriko, by the way. Hi, hi. Nice to meet anyone brave enough to fly the frontier. Know a thing or two about spacecraft, do we? Hey, don't spook our new friend. Frontier's a fine ship. Honest. Now, let's talk business. Sara tell you about the expedition? Sure enough, that's where we're heading. The three of us are heading to Aquila, for a settled planet of the Freestar Collective, and, not coincidentally, the home of their capital, Aquila City. We'll land in the city's spaceports, but the frontier's our goal. It's rough country. Spawned a lot of stories. And I got a lead on a tale that, makes me think one thing. Artifact. Okay. We'll meet you on board your ship. Once we land on Aquila, it's gonna be you and me. So if you want to do any freewheeling before then,
coronet. Akila powiadasz, tak? No ale tutaj fajny ten kominek jest. Akila. No to nie pozostaje mi nic innego. Jeszcze na górę mógłbym zajrzeć. Dobra, to spróbujemy dostać się na nasz statek. Oczywiście z tego tytułu, że mam za dużo w plecaku, nie będę mógł tego zrobić. Moi drodzy, nie będę mógł odbyć szybkiej podróży. Co ciekawe, teraz nie zużywa mi się. O, teraz dopiero. No nic, no będę podróżował, będę przemieszczał się właśnie, no trochę wolniej. No to chodźmy tutaj. Dobra, przyspieszmy. Nie ma co zwlekać. I oczywiście musimy paść tutaj do tej windy. Czy to o to chodziło? Bo już nie pamiętam. Tak jest. Na port kosmiczny, nie, dobrze. No ale to wczytywanie co chwilę to może człowieka dobić, naprawdę. I've flown across most of the settled systems in all manners of spacecraft, and yet I still get sick on the nap. Architektura. No sami musicie ocenić. Dobra, którędy tutaj iść? To chyba było tędy, tak mi się wydaje. No i jest nasz statek. Wygląda też również dość imponująco. No ale z czasem będziemy go zmieniać na jakiś inny, bardziej bojowy, bym powiedział. Tam jakiś koleś jeszcze się plątał przy silnikach. Mam nadzieję, że też w jakimś stopniu będę mógł pomijać. No my musimy lecieć tutaj. Czekajcie, bo to będzie w ten sposób. Ustal kurs. Alfa Centauri, to ja tutaj jestem, prawda? A to ja muszę po kolei tak sobie lecieć, czy... I co teraz? Oczyść trasę. Niezbadana trasa. O kurde. To najpierw tutaj. Po kolei w zasadzie. No i dobra. Gdzie jesteśmy? W sumie to musimy, kurczę, lecieć do kolejnego miejsca. Zobaczmy, czy to będzie... No, chyba tak.
Ale to szkoda, że nie można od razu do miejsca docelowego. I za każdym razem trzeba przechodzić właśnie tę sekwencję. Dobra, a teraz tutaj. Otwórz mapę. No i jesteśmy. Udaj się do miasta Aquila. No i wyląduj. Pierwsza kawaleria była sławnym oddziałem wojskowym kolektywu Wolnych Gwiazd, który został zniszczony. Dobra, coś mi powiesz? You've got something for me? We maintain a star station in orbit above us. It's where we do all our deep space scanning. Vladimir runs the station. Brilliant astronomer. Years of practical experience. His mind is always somewhere, but there's no arguing his knack for being in the right place at the wrong time. Oh, too bad he couldn't see the artifacts coming together. But knowing him, he'll be so excited when he gets a look, it won't occur to him that he's missed anything. It's all important, but if you want a direction, I'd grab Barrett first. He's not just an old friend. He's been all over the settled systems. No nie omieszkam. Maybe another time. Może. We'll try to keep out of your hair while we're on. Hope you like it. Argon. A ty? Dziewczynko? Dad and I will be riding passenger with you. I read. I look around the ship, but no touching. Dad lets me do all sorts of stuff on his ship. But he said I have to be respectful on your ship. But I could try to fix things if you ask. Hint, hint. You can ask. I promise I'll be good. No nie spodziewałem się, że będę miał dziecko na pokładzie. Yup, I've been his co-pilot since I was old enough to read a map. He lets me fly sometimes and fix things aboard and use the intercom and everything. I just have to promise not to complain about having to stay aboard the ship when we're somewhere dangerous. Dad says when I'm older, he'll teach me how to use a pistol. And once I'm a good enough shot, I can go with him anywhere. I can't wait to get older. No na pewno, na pewno. Tylko trochę ci to zajmie czasu. Jabłkowy chunks. Dawajcie go, kanapka. Bierzemy. Tam wkrętarkę nawet widzę. Dobra. Nie ma co zwlekać. Przyjrzymy się, jak to miasto wygląda. Oczywiście na początek musimy z kimś porozmawiać, jak widzę. A, po prostu sam. You ready? Because once we get started, I'm gonna be riding your tail until this is over. She stays with the ship usually. Got a few more years to go before I let her. So long. Kurczę, muzyka podobna jak z Fallouta. A patrzcie, dlaczego koleś tutaj został? Finished up yet? It's you and me for this. There's something you should know up front. I'm a Ko, as in Solomon Ko, first man on Aquila. That tale I mentioned before, the one I think is connected to an artifact, it's something of a family legend. After planetfall, Solomon spent years mapping Aquila, and he found a tiny little patch of nothing on his sensors.
kind of nothing an artifact produces. He called it the empty nest. Said it was a place even the one. Więc znajdziemy tu puste gniazdo, a później artefakt. Chwila, pozwól mi się nacieszyć twoim celebryckim statusem. Because you'll find a whole lot of nothing. Gravitational anomalies are a little hard to pick up in an area with tons of starship traffic. Not to mention all the electronics from the city and security scramblers at the Free Stars. Solomon's maps are locked up tight in the local Gal Bank. We'll be heading there. Okej, no to wypadałoby ruszać. Yes. That's not a problem. And you're springing for the new reactor? It's still under manufacturer's warranty. Technik usług okrętowych. Can I get an invoice? Hey, what can I do for you? Jakie statki macie na sprzedaż? I'm sure you can find something you like. Mam 22,278. No i tak w sumie na nic nie. O kurde. Jaka masa żelastwa. Ho, ho, ho. What you need? Got anything you need to offload? Trade authority is always buying. Kiosk right here for you. We gotta get to that vault. Dobra, lecimy. No ale to fajnie wygląda tutaj. Proszę, proszę, proszę. No, całkiem spore to jest. A my musimy Laredo Firearms. A tutaj jest Roland. Kurczę, ja bym tutaj. Jeszcze nie udało ci się odkryć tego miejsca, nie mogę zaznaczyć. Ale. Ale chodźmy. Hold it. By order of Marshal Daniel Blake, I need to inform you we've got some trouble at Gal Bank. Folks might be in danger, so you may want to steer clear. Never a dull moment around here. I know you. You're Sam Coe. Marshall be damn glad to have another Free Star Ranger helping out. Afraid your information is a couple years out of date. I guess that'd be the Marshall's call. Frankly, it ain't going well. Looks to be a stalemate. Maybe a little outside help would do some good. Well, I doubt those robbers are gonna let us leisurely peruse the Gal Bank vault. Dobra, dobra, dobra. Na razie to chciałem zajrzeć. Tylko nie wiem, gdzie to dokładnie jest. Czy ja jestem już na miejscu? Aj, nie to. Tak, to jest to. Kurczę, dlaczego ja nie mogę tutaj? Chciałem, kurczę, amunicję kupić. I co, i to nie jest to miejsce? To chyba będzie tutaj. No i patrzcie. Meet all sorts in Aquila City. I think you'll find that we carry fine weapons of all. Here's what I have in stock right now. No to pokaż, kotku, co masz w środku. Amunicja. No. Sortowanie, wróć. No co, ja nie mogę nic kupić?
No bez jaj. A, to w ten sposób działa. Kup wszystko. Kup wszystko. A jeśli chodzi o uzbrojenie, to ale to jest świetne. Twoje kredyty 6. No nieźle. Wydałem prawie wszystko. A w sumie to mogę co nieco sprzedać. Aquila's one of the oldest cities in the settled systems. I think you'll find that we carry right away. Te sprzedaj. Co my tutaj mamy? Troszeczkę kasy odzyskałem. I teraz tak, co my tutaj dalej mamy? 5 sztuk tego. Miejski orzeł, mina odłamkowa, nabój. Przecinak 2 sztuki. Topór ratowniczy. Też nie potrzebuję tyle tego. Zmodyfikowany grendel. O proszę. A dlaczego ja mam tego tyle? Patrzcie, celność 68,6, 64,2. To tego byśmy wywalili. Zmodyfikowane przesilenie. To by było na tyle. Gwiazdostrzał. Mina odłamkowa. Dobra, może na razie dajmy sobie już spokój. No trochę się uzupełniło amunicji, bardzo dobrze. Będzie na zaś. Co tutaj się dzieje tak a propos? Szeryf Daniel Blake. Dlaczego? I don't mean to be rude, but I don't know you. Now please stand back. Aquila City at its finest, I see. Never a dull moment. Well, I'll be damned. Sam Cole. Been a long time. I won't hold my breath about you being here to take the badge. Listen, Sam, just so you know, I don't blame you for how it went down. For the others, though, you might get a different reception. Thanks. I appreciate you saying so. But I figure some of that reception is owed. Still, I appreciate the sentiment, Marshal. It seems you got a situation. My friend here may be the answer you're looking for. All right, Sam. I'll trust your judgment on this one. Some folks from the Shaw gang tried to rob the place, but they got spotted by a guard. They took everyone inside hostage, and now they're keeping a watch so we can't move against them. They're using the intercom to communicate. They won't talk to me. Say they don't trust the badge.
They want a neutral negotiator. In other words, they didn't have a plan for this, so they're stalling while they come up with one. All right, I'm willing to allow that. But a few things first. Say what you have to, but whatever they ask for, there's no way in hell I'm giving it to them. Also, there are lives at stake, so don't get cavalier. Find out what they want, and then report back to me. Take it slow and steady. Look for every opportunity to de-escalate. You got this. Hey, you in the bank. No coś takiego. I'm sending in a negotiator, so don't shoot. Everything will turn out just fine. Don't try nothing. You're the negotiator, huh? If you think you're just gonna walk up here and get us to surrender, you're dead wrong. To działa tylko wtedy, gdy faktycznie chcesz współpracować. Miejmy to już osobę. Najpierw chcę wiedzieć, z kim rozmawiam. It's Jed. Jed Bullock. Well, ain't you polite. So tell me, stranger, how do I know you're gonna deal straight with us? Daję ci moje słowo, Jed. Chcę tylko pomóc. Nie opowiadam się po żadnej ze stron. Rozumiem, że mi nie ufasz, ale w tej chwili tylko ja mogę wam pomóc. Wyjdziecie z tego cało tylko, jeśli ze mną porozmawiasz. No, zgadza się. Zapewniam cię, że jestem tu tylko po to, by nikomu nie stała się krzywda. Okay. Fine. Wyjdziecie z tego cało tylko, jeśli ze mną porozmawiasz. Right. Rozumiem, że miniusz, ale w tej chwili tylko ja mogę. No to musimy wybrać już tylko to. We're staying as long as it takes. Nothing you say is gonna change my mind, so let's just move on. Powiedzmy o swoich żądaniach. Musi być coś, czego chcesz, więc zacznij mówić, zanim się znudzę. Może o zakładników zapytajmy. Załatwienie statku może trochę potrwać. Stawiasz dość wysokie wymagania. Skąd mam wiedzieć, że dotrzymasz słowa, tak a propos? Clean and simple, you know? So let's all try to keep our heads, yeah? Because my guys, they're going crazy in here. I don't know how much longer we can last. What do you mean? Jeśli zginie chociaż jeden zakładnik, będziecie odpowiadać nie tylko za napad, ale i za morderstwo. Tego raczej nie chcecie. No, domyślam się. Jeszcze nikomu nie stała się krzywda. Poddajcie się, to może sędzia potraktuje was łagodniej. Co ty nie powiesz? Tell the marshal to get that ship ready so we can all walk away from this thing without anybody getting hurt. No ciekawe. I heard every word. He's talking too loud. Sign of fatigue. All that fear and exhaustion are taking a toll. They're not thinking straight. That puts us in a very precarious position.
Czas na negocjacje się skończył. Wiesz, co trzeba zrobić? Musi być coś więcej, co możemy zrobić. Mam wrócić z problemem jeszcze raz? Now you'd be wasting your time. Or worse, it'd make them angry. No sense risking that. No, w sumie racja. I appreciate your idealism, but there were only ever two ways this could end. You've already ruled out one of them, so that leaves us with only one option. We have to free the hostages. No i to mi się już bardziej podoba. Problem is, they're keeping me and the guards inside at all times. If we try to move against them, they'll see us coming. Mogę wkroczyć do akcji, nie należę do waszej ochrony, więc może uda mi się ich zaskoczyć. Sprawdź, by mi się to opłaciło, a zajmę się nimi za ciebie. What do you want? Kredytów? Fine, if that's what it takes to. No, przynajmniej zarobimy coś. But those credits better buy me a guarantee that the hostages will come out safe and unharmed. Maybe help the people first and then talk about a reward. Now, I see two ways we can play this. You could ask to see the hostages. Once you're inside, you can make your move. If you're quick, I think you can take them out before they have a chance to respond. But you'll have to shoot to kill. There's also a back door. Most of their attention's focused out front here, so they may not be watching it as closely. This key should unlock it. No, dzięki. Dobra, a gdzie jest wejście? I have complete confidence in the marshal. Czekajcie, bo może ja powinienem tędy jakoś przejść? No jasne. No to zobaczymy. Ale jest ich tutaj, kurczę. O! Holender. Co to jest? A, Sam. Here comes the fun. Kurde, jeszcze nie trafiłem. Jeden załatwiony. Zabieramy wszystko. Skubany on jest gdzieś tutaj. Dobra, mamy go. Tylko gorzej będzie z tymi na dole. Bo podejrzewam, że zakładnicy właśnie tam są. Mamy... Co my tu mamy? Nic tutaj nie mamy ciekawego. Czyli co? Załatwiłem ich. Ale jazda. Akurat napatoczyli się prawie wszyscy chyba tutaj. Zabieramy. Thank you so much. Now I have two heroes, Solomon Coe and you. Dobra, dobra, dobra. Muszę to pomieszczenie przeszukać. We owe you everything. Dobra, no w końcu chyba jesteście uwolnieni, chociaż tak do końca jeszcze nie jestem pewien, gdyż gra mnie jeszcze prowadzi tutaj, ale czy to jest wyjście na zewnątrz?
No ta. No to pogadajmy. Shaw gang's making. I heard the fuss. The hostages. Are they safe? That's good to hear. Those people aren't just citizens of the Freestar Collective. They're like family. We all are. As for the Shaw gang, we'll grieve for them too. Here. You've more than earned this. Dziękuję. You got us out of a tough spot. You did it with courage that's not common. As a matter of fact, you might just be Freestar Ranger material. If you're interested, head on over to the Rock and ask for Emma Wilcox. She handles the new recruits. All right. Now that lives are on the line, let's get back to Galbanks. No proszę, jeden punkt. Geologia. Pozwala zabrać więcej pospolitych i niepospolitych zasobów nieorganicznych ze złóż na powierzchni. Apteczki, pakiety urazowe i zestawy ratunkowe przywracają dodatkowo 10% zdrowia i działają o 10% szybciej. Ilość zasobów potrzebna do wytworzenia przedmiotów i realizacji projektów badawczych zostaje zmniejszona o 10%. Dodaje do skanera ręcznego opcjonalne przybliżenie. Dystans skanowania wzrasta o 20 metrów. I to sobie weźmiemy. Get those maps. Pięknie. No i to byłoby na tyle, moi drodzy. A my będziemy w następnym odcinku lecieć w tamtym, tamtą stronę. Zobaczymy, co nas tam dalej będzie czekało. A tymczasem, jeśli ten materiał wam się podobał, zostawcie kciuka, komentarz i oczekujcie kolejnego materiału. Cześć!